4 kozy, 1 co? Szanowni Państwo, w imieniu Pani Dyrektor Ireny Fręcz mam ogromną przyjemność powitać tutaj Państwa na otwarciu dzisiejszej wystawy. No wiadomo, od wystawy do muzeum. Jest to dla nas bardzo ważna wystawa, bardzo ważna ekspozycja, której autorem jest Pan Dr Grzegorz Studnicki. On więcej Państwu o tej wystawie opowie. Ja tylko chciałam nadmienić, że zbiory Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, które były wtedy pokazywane, właśnie wtedy, czyli przed 120 lat, w 1903 roku w Cieszynie, trafiły w znaczącej części właśnie do zbiorów naszego muzeum i możemy się dzisiaj pochwalić, przynajmniej jeśli chodzi o prowadzony przeze mnie dział sztuki, że spośród tej ogromnej kolekcji prawie 500 eksponatów pochodzi z dawnego PTN-u. No niestety, ogranicza nas tutaj przestrzeń, ogranicza nas miejsce, więc z tego ogromnego zbioru mogliśmy pokazać tylko niewielki wycinek, ale myślę, że ten najciekawszy wizualnie, najbardziej taki atrakcyjny, który też mam nadzieję dla Państwa będzie również interesujący. Żeby nie przedłużać, oddaję już głos Panu Grzegorzowi, ale w międzyczasie jeszcze... Tak, jeszcze zrobimy. Zaklaskać.
Dobrze, teraz 5 minut dla mnie. Ja troszeczkę przedłużę, bo nie wiem, czy przybyła zaproszona tutaj na wykład pani Hanna Grudniewska, która o 16 mniej więcej plus minus powinna wygłosić referat, ale to będzie on wygłaszany dwa piętra wyżej. Więc troszeczkę przedłużę, ale mam okazję przynajmniej też więcej powiedzieć o samej wystawie. Bardzo dziękuję, że Państwo tutaj przybyli. Na początek, nim opowiem wystawie, to chciałem podziękować paru osobom, które mi pomogły przy organizacji wystawy. Z jednej strony jest to chyba nieobecna, nie widziałem tutaj pani Agnieszka Laskowska z Książnicy Cieszyńskiej, która zgromadziła dla mnie szczególnie te starodruki po PTL-owskie, bo trzeba pamiętać, że nie tylko Muzeum Śląska Cieszyńskiego jest depozytariuszem zbiorów PTL-u, ale również depozytariuszem PTL-u, szczególnie starodruków, różnego rodzaju dokumentów, jest również Książnica Cieszyńska i pewne elementy można również, czy pewne dokumenty można również odnaleźć w Archiwum Państwowym Katowice Oddział w Cieszynie. Więc na początek pani Agnieszka. Panu Marcinowi, wiem, że tutaj jest, bo już się z nim witałem, za wypożyczenie dwóch eksponatów. To jest księga metrykalna z lat 1752-1781. Jak Państwo będą czytać opisy Smolskiego tutaj naokoło świata, to ta księga metrykalna jest wymieniona wśród eksponatów. Jest również wymieniona, druga rzecz to jest skrzynia drewniana na pieniądze i tą również nam pan Marcin Gamryś z Muzeum Protestantyzmu wypożyczył, udostępnił, za co bardzo dziękuję, za przygotowanie i za możliwość skorzystania z tych dwóch eksponatów. Na pewno chcę też podziękować moim koleżankom, kolegom, którzy dostarczyli mi na tą wystawę eksponaty. Tutaj Wojtek gdzieś Święc powinien być, nie wiem, czy jest obecny, on mi zdjęcia udostępniał, przeszukiwał koleżanka Kasia Jagun-Niemczyk za przygotowanie szczególnie rzeczy związanych po kolekcji Bulika, bo głównie nie tylko, ale te, które znajdowały się w dziale sztuki. Nieobecny Jan Paweł Borowski, który przygotował mi mapy, medale, które pochodzą po zbiorach PTL-owskich, a które, jak Państwo wyczytają z odpisu testamentu Józefa Lodzina, przekazał Józef Lodzin na rzecz właśnie Muzeum Śląskiego, i którego jesteśmy depozytariuszami. Dziękuję również Agnieszce Jagórz-Zarzyckiej, ta mi też załatwiła, przywiozła eksponaty z Bielska. Najstarsze na tej wystawie, bo były wykonane, proszę Państwa, 3000 lat przed naszą erą i znalazły się również w zbiorach PTL-u. Dziękuję również ekipie, która pomagała mi poskładać tą wystawę tutaj. Agnieszka Kurecka, Maksymilian Kapalski, nieobecny Krzysztof Modrzyk, no i pani Oliwia i pani Ania, które pomagały mi też ogarnąć, żeby ta przestrzeń wyglądała w miarę tak, świeciła się, było tutaj czysto i elegancko. Więc tyle, jeżeli chodzi o taką... A, jeszcze jedna osoba jest nieobecna, to jest pani Aneta Kukuczka-Szarzyc, która pomagała mi również wykonać paspartu, wyeksponować niektóre rzeczy, ale również zabezpieczyła te oto tu, czy poddała konserwacji te oto tajmieszki na tytoń. Zaraz opowiem parę zdań o tych mieszkach. To są mieszki, które były również na wystawie w 1903 roku. Jest korespondencja niejakiego Rudolfa Szotkowskiego, nauczyciela z Istebnej. Na otwarcie wystawy, które miała miejsce, jak Państwo mogą zobaczyć na plakacie, 30 sierpnia, on również przyjechał z kapelą z Istebnej. To później, można by były początki kapeli Istebna, występowali. W każdym razie jest korespondencja, co będzie na ekspozycję, na tą wystawę etnograficzną wypożyczane. I wśród tych rzeczy, jak Państwo sobie przejrzą, będzie wspomniane coś o jakichś mieszkach, woreczkach. I te woreczki są tutaj, zresztą jak Państwo się przyjrzą, jest ciągle karteczka z napisem Szotkowski. Więc to jest taka ciekawostka, zresztą on był członkiem komitetu organizacyjnego samej wystawy. Proszę Państwa, co do samej wystawy, ja sprawdzałem, tak okrąg, żeby okrąg zapamiętać, wystawa skończyła się dokładnie 43 850 dni temu. To jest dokładnie. Jak Państwo sobie odejmą to datę, tam będzie 40 bodajże 9 chyba dni wcześniej była otwarta. Wystawa mieściła, my mamy skromne warunki, niestety tamta wystawa była dosyć ogromną wystawą. W ciągu tych kilku dni, 10 praktycznie, zwiedziło ją ponad 2600 osób. Była rozbita na trzy kondygnacje.
Parter to był poświęcony życiu religijnemu mieszkańców Śląska Cieszyńskiego. Drugie piętro całe, tam oczywiście rozbicie na ewangelików i katolików. Piętro wyżej była część poświęcona etnografii, najwięcej miejsca zajmowała. I trzecia to było życie społeczne Polaków na Śląsku Cieszyńskim. Były tam różnego rodzaju gazety, prasa, dokumenty świadczące o jak gdyby życiu społecznym Polaków. Bo trzeba pamiętać, że PTL był powołany po to, żeby opiekować się przyszłymi zbiorami, czy zbierać eksponaty na rzecz przyszłego Muzeum Śląskiego, które miało opowiadać polską historię ludności, czy historię polskiej ludności Śląska Cieszyńskiego, jako konkurencji, powiedzmy sobie, z jednej strony do czeskich muzeów. Zresztą tutaj są wypisy, skany gazet, gdzie podpatrywano brać czeską, jak oni organizują wystawy etnograficzne i też zaczęto naśladować, poszukiwać tych inspiracji i nawoływano już w 1893 roku, jak wystawę etnograficzną w Cieszynie zorganizować. Więc te plany były dosyć wcześniej, a inspiracją były wystawy w Orłowej, w Opawie i w Pradze również w 1895 roku. Niemniej Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, w całej nazwie mi się wydawało, że odwołuje się do ludoznawstwa i że ta wystawa ludoznawcza to taka będzie tylko o kulturze ludowej. Nic, wręcz przeciwnie, można powiedzieć, że autorzy tej wystawy potraktowali lud bardzo szeroko, w nowoczesny sposób. Czyli pokazali, można powiedzieć, kulturę wszystkich warstw społecznych składających się na społeczność ówczesnego księstwa cieszyńskiego. Od kultury chłopskiej poprzez kulturę inteligencką, mieszczańską. Pokazano również kulturę, można powiedzieć, i duchową, związaną z wyznawcami Kościoła katolickiego, ewangelickiego. Zresztą wystawa była robiona wspólnie i odbiła się echem również poza granicami księstwa cieszyńskiego, co Państwo mogą zobaczyć na przykładzie tytułów, które są tutaj przywoływane. Na przykład Kraj z Petersburga pisał o naszej wystawie w księstwie cieszyńskim. Tak jak mówiłem, wystawa, ja próbowałem pokazać jakiś, naprawdę miałem więcej tych eksponatów, mamy dosyć sporo, niektóre są w lepszej, drugie gorszej jakości, przetrwały. Trzeba pamiętać, że był też okres, gdzie te eksponaty nie były przechowywane w dobrych warunkach, ale o tym już chyba opowie pani Hanna Grudniecka, która przybyła i która za chwilkę poprowadzi wykład dla Państwa dwa piętra wyżej. W każdym razie były też okresy takiego kryzysu tego muzeum, szczególnie pod koniec lat 20., kiedy umarł Józef Lądzin, który od samego początku opiekował się zbiorami mającego postać Muzeum Śląskiego. Praktycznie do 1929 roku odnotowywał, kto przekazywał te eksponaty, co to były za eksponaty. Jak Państwo wezmą gwiazdki cieszyńskie do ręki i będą przeglądać, zawsze jest rubryka dla Muzeum Śląskiego darowali. I jednym z pierwszych ofiarodawców jest między innymi Teodor Bulik, którego Państwo tam, czy niektóre przedmioty mogą zobaczyć. Tam jest talerz z 1760 roku. Ja wiem, że na pewno dał z 1769, bo ten talerz mamy w swoich zbiorach, tylko tam się tak wytarły te malowidła i postanowiłem dać ten starszy z 1760, ale prawdopodobnie on się tam znajdował. Więc ksiądz Lądzin opiekował się zbiorami do praktycznie ostatniej chwili. Była szansa nawet powołania muzeum w byłym Pałacu Myśliwskim Habsburgów. Niestety się nie udało. Ostatecznie muzeum tutaj śląskie zdeponowało swoje zbiory na rzecz Muzeum Miejskiego. Zresztą Miejska Rada Muzealna dogadała się z towarzystwem już ludoznawczym, dogadała się, że przejmie te eksponaty i będę tutaj je pokazywała. W każdym razie chciałem tylko powiedzieć, że ten PTL, jak i sama wystawa, one nie są tylko badaniem kultury dla samej kultury, ale one miały również ten wymiar, byśmy sobie powiedzieli, takiej wagi politycznej, tożsamościowej, gdzie miał tworzyć, ta wystawa, te zbiory miały tworzyć, czy pomóc tworzyć jakąś, powiedzmy sobie, narrację, nie jakąś narrację, konkretnej grupy społecznej w konkurencji, szczególnie w mieście Cieszyn, który był zdominowany przez społeczność niemiecką. Ten zbiór, to mające powstać w przyszłości muzeum, miało jak gdyby dać głos, czy pokazać, że tutaj miejscowa ludność
ma takie polskie korzenie i jak gdyby w tym znaczeniu i sam PTL, i sama wystawa była pewnego rodzaju narzędziem również polityki tożsamościowej, więc na to warto też zwrócić uwagę, bo gdybyśmy używali tych współczesnych terminów, to było jasno i konkretnie zaznaczone. Zresztą jak Państwo będą czytać odezwy dotyczące stworzenia muzeum, to jest jasno powiedziane, stwórzmy miejsce, w którym będą były przedmioty, tak żeby nasze przyszłe pokolenia wiedziały, kim byliśmy. Więc to jest dosyć ciekawe. Tutaj bardzo mocne słowa szczególnie były Andrzeja Cięciały w odezwie do Ziomków, a później podobnym tonie była wydana odezwa Ignacego Świeżego, który wyzywał już do tworzenia tego Muzeum Śląskiego i te zbiory były deponowane później na początku w siedzibie błogosławionego Jana Skarakadra w Cieszynie na Stary Targ 4. Ja już kończę, proszę Państwa, bo nie chcę odbierać pracy naszemu szanownemu gościni, można powiedzieć. Tak, gościni. Mogę użyć takiej formy? Nie będzie się Pani gniewa, bo niektórym to przeszkadza, że odmieniam formy żeńskie, stosuję. I o 16, może 16.10 zapraszamy Państwa dwa piętra wyżej. W tej chwili myślę, że jeszcze mamy z kilkanaście minut, żeby sobie pooglądać. A z kapela Puto nam tutaj troszeczkę dogra. A, była jeszcze szafa grająca, my nie mamy szafy grającej, znaczy nie przyniosłem, obiecałem, że zwiozę szafę grającą, bo mamy działającą, ale stwierdziliśmy, że to by było ciężkie, by nam troszkę zaburzyło. Ale była szafa grająca na otwarciu wystawy w 1903 roku i można było sobie wrzucić halerze i puścić muzykę, więc to nie tylko kultura ludowa tam była. To życzę Państwu miłego odbioru tej wystawy i zapraszamy później pod aniołami będzie, prelekcja Hanny Grudniewskiej, która została zaproszona dzięki Towarzystwu Ludoznawczemu działającemu przy Zarządzie Głównym PZKO w Republice Czeskiej, w Czeskim Cieszynie. Życzę Państwu odbioru tej wystawy, poczytania sobie, poglądania, może nie dotykać. I witam jeszcze panią etnograf z Muzeum Cieszyńskiego, panią Lucję Kamińską. I pana dyrektora. Teraz przechodzimy do tej drugiej części wermisażu, która składa się z wykładu, prelekcji Hanny Grudniewskiej. Bynajmniej nie jest członkinią sekcji ludoznawczej, nie jest również... O, to przepraszam. Natomiast przyjechała do nas z Bytomia, dobrze pamiętam? Tak. Jest zawodu historyk, jeżeli mogę tak powiedzieć. I opowie, czy przedstawi prelekcję zatytułowaną Kiedy każdy mógł zostać ludoznawcą. Ja jeszcze poproszę panią
Parę słów opowiedzenia o sobie, na co dzień z jaką instytucją związana ewentualnie. Dobrze, czy pan tutaj jest zespołem? A, tak. W takim razie ja opowiem coś o sobie. Tak jak już mówił pan Studnicki, jestem, nazywam się Hanna Grudniewska. Przyjechałam z Bytomia, ale jestem związana z Cieszynem, ponieważ jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Historycznego w Cieszynie. A także zajmuję się badawczo Śląskiem Cieszyńskim. Właśnie Polskie Towarzystwo Ludoznawcze w Cieszynie było tematem mojej dysertacji magisterskiej. A obecnie ukończyłam studia doktorskie w Ostrawie. I także pozostaję w zainteresowaniach monarchią habsburską. Chciałabym się podzielić tymi informacjami, które nie zostały dotychczas opublikowane i takimi refleksjami, które miałam podczas pisania mojej pracy na temat Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Wykroczymy poza okres istnienia, cofniemy się troszeczkę bardziej w czasie, ponieważ na pewno chciałabym zarysować początki ludoznawstwa sprzed okresu, kiedy powstało Polskie Towarzystwo Ludoznawcze w Cieszynie. Gdy Europę ogarnęła gorączka nacjonalizmu, tak jak już tutaj zostało powiedziane na wystawie poniżej, wątek narodowy jest szalenie ważny w tematyce ludoznawczej. Narody, szczególnie zaś te, które nie posiadały własnego państwa, rozpoczęły okres romantycznej fascynacji, a następnie takiego pozytywistycznego działania na rzecz poznania i utrwalenia własnej kultury i tradycji. Było to związane z poszukiwaniem własnej tożsamości. Pierwsi w tym zakresie byli Niemcy, którzy w podległych sobie regionach Europy poszukiwali etnicznych związków z kulturą germańską. Stworzyli oni pojęcie Volkskunde, które dosłownie tłumaczone jest jako ludoznawstwo. To właśnie w tym języku najwcześniej w języku niemieckim zostało to pojęcie stworzone, bo już pod koniec XVIII wieku. Literatura niemiecka wiąże Volkskunde z przełomem w mentalności, jakim była rewolucja francuska, która wraz ze swoimi hasłami wolność, równość, braterstwo pokazała, że istotne są nie tylko najwyższe wartości społeczne, ale że jakby wartość każdego człowieka jest istotna. Także dla jakby tworzenia się nowego typu państwa w perspektywie państwa obywatelskiego. Na interesujący nas obszar Śląska Cieszyńskiego te myśli jednak dotarły dużo później, bo dopiero w okresie Wiosny Ludów, kiedy osoby, które miały szansę ukończyć studia, miały kontakt z... Tutaj mam na myśli na przykład Pawła Stalmacha, który miał okazję mieć kontakt z innymi mniejszościami narodowymi, które się dopiero rodziły. Najstarsze znane nam zapisy przedstawiające kulturę ludową Śląska Cieszyńskiego pochodzą z połowy XVIII wieku, ale nie były to obserwacje poczynione przez osoby, które tutaj pochodziły ze Śląska Cieszyńskiego, bądź też szerzej Śląska Austriackiego. Były to zapisy osób, podróżników, którzy przybywali na tę ziemię i byli zafascynowani kolorytem kultury, szczególnie górskiej, góralskiej tutaj. Niemniej jednak też wpływ na to miał brak, właściwie niewykształcona tożsamość narodowa, ale także brak środowiska akademickiego, które dopiero w drugiej połowie XIX wieku miało tutaj wpływ na działalność ludoznawców, czyli środowisko Uniwersytetu Jagiellońskiego. W tym czasie, na początku XIX wieku, bo tutaj jakby odchodząc już od tych pierwszych zapisów, które były z końca XVIII wieku, a które nie były tutaj rodzime, pierwsze takie działania ludoznawcze na Śląsku Cieszyńskim i szerzej austriackim miały miejsce właśnie w związku akcji Wiener Musikverein w 1819 roku. Nakazem cesarskiego kanclerza Franza Józefa von Zaurau nauczyciele zobowiązani byli do gromadzenia pieśni świeckich, jednogłosowych, w miarę możliwości odtwarzających pełny tekst, tańców ludowych i najdawniejszych pieśni religijnych.
Akcja ta odbiła się szerokim echem na terenie całego państwa Habsburgów, ale tutaj akurat w ówczesnym powiecie cieszyńskim udało się zgromadzić wyłącznie 21 pieśni, które, biorąc pod uwagę ilość osób, które gromadziło, pokazywałoby, że no, każdy z nich zebrał dosłownie po kilka tych pieśni. W tamtym czasie powiat cieszyński obejmował znacznie szerszy obszar niż później w historii, także Karwinę. W związku z czym nazwiska osób, które tutaj przedstawiłam tu na dole, o tak, tutaj. No, są to głównie nazwiska no, niepolsko brzmiące. Chociaż też nie do końca wiadomo, dlatego że to jest ze źródeł niemieckich, więc pisownia jest niemiecka. Oprócz tej akcji, dopiero w latach 40. XIX wieku mamy do czynienia z bardziej polskim, można powiedzieć, zainteresowaniem tematyką ludu i wsi. Z lat 40. XIX wieku pochodziły akwarele namalowane przez Henryka Jastrzębskiego, który kształcił się plastycznie w Wiedniu. Niewiele wiemy na temat jego życiorysu. Istnieje przypuszczenie, że swe malarstwo łączył z posadą urzędnika Komory Cieszyńskiej. Co jest jakby pierwszą rzeczą odnoszącą się do tematu dzisiejszego spotkania o czasach, kiedy każdy mógł zajmować się ludoznawstwem. Właśnie Henryk Jastrzębski był jedną z takich osób, które właśnie pełniąc funkcję urzędnika Komory Cieszyńskiej zainteresowała się tym wątkiem. Ale było to tuż przed wybuchem Wiosny Ludów. I już przed wiemy, że miały miejsce różne działania tutaj w Cieszynie dotyczące popularyzacji kultury polskiej, języka ze strony Andrzeja Cięciały czy Pawła Stalmacha, które się nasiliły w momencie wybuchu wiosny, no, rewolucji 1848 roku. I właśnie początki ludoznawstwa polskiego są ściśle związane z działaniami narodowymi ze strony pierwszych takich właśnie aktywistów na Śląsku Cieszyńskim, takich jak Andrzej Cięciała czy Paweł Stalmach, właśnie, którzy gromadzili pieśni. Początkowo właśnie największym zainteresowaniem cieszyły się utwory, znaczy może tak, dziedzictwo niematerialne, czyli wszelkie możliwe pieśni, utwory literackie, przysłowia, które zbierano. Oprócz Andrzeja Cięciały i Pawła Stalmacha, z tego samego pokolenia zainteresował się tematyką ludu Śląska Cieszyńskiego Bogumił Hof, który wprawdzie nie pochodził stąd, bo urodził się w Radomiu, natomiast już w młodości, będąc uczniem gimnazjum w Raciborzu, udał się na wycieczkę do Wisły, przepraszam, do Cieszyna, Ustronia i Bogumina i zapałał jakąś sympatią do tego, do tych miejsc i postanowił po odbyciu studiów w Krakowie zająć się tą tematyką. Współpracował ściśle z Oskarem Kolbergiem. Także malował, co pozostało po dziś dzień w utworach, które zostały wydane. Działalność tego badacza miała charakter społeczny, gdyż jako że związał się on w dużej mierze z Wisłą, o której napisał jedną ze swych książek, stworzył on i aktywnie działał w towarzystwie rolniczym, które posiadało swoją bibliotekę. W bibliotece znajdowały się książki o tematyce regionalnej, z których czerpał on swoją wiedzę.
Gromadził materiał na temat istebnej i brennej, ale nie udało mu się wydać, właściwie nawet rękopis nie zachował się z tego tekstu na temat istebnej i brennej. Bardzo istotnym wątkiem początków ludoznawstwa jest to, że nie tylko jakby zainteresowanie tożsamością narodową polską było jakby istotnym punktem, ale również to, że w kontraście do pobliskiego Śląska pruskiego, to środowisko ewangelików miało ogromny wpływ na rozwój ludoznawstwa, właśnie no tu i Paweł Stalmach, i Cinciała, i inni. A ten, to w ogóle wzbudzało sensację wśród wykształconych ludzi poza Śląskiem Cieszyńskim, bo na przykład Lucjan Malinowski pisał o tym, że ludność ewangelicka nierównie więcej wykazuje energii, żywotności i miłości do wszystkiego, co swojskie, aniżeli ludność katolicka. I właśnie dzięki Gwiazdce Cieszyńskiej, wcześniej Tygodnikowi Cieszyńskiemu, pisano, publikowano, popularyzowano odnalezione teksty, pisano także legendy, baśnie w zbeletryzowanej formie. Bardzo ważnym dla pielęgnacji Gwary Cieszyńskiej były między innymi dialogi publikowane w Gwiazdce Cieszyńskiej Jura i Junek, które próbowały odwzorować ten tutejszy język. I właśnie na łamach Gwiazdki Cieszyńskiej bardzo często publikował Robert Zanibal. To był człowiek, który żył dość krótko, miał bodaj 30 parę lat, gdy zmarł. Był nauczycielem po kursie nauczycielskim i był bardzo często w późniejszym czasie wskazywany jako ten, który zrobił bardzo wiele dla ocalenia wielu utworów literackich, tradycyjnych, że tak powiem, ocalenia tej kultury niematerialnej. Zebrał on legendy związane z Ondraszkiem, opublikował je jako Ondraszek, dowódca zbójców. Obrazek z przeszłego wieku, to wychodziło cyklicznie. Ponadto gromadził legendy i bajki cieszyńskie, które opublikował w 6 zeszytach, które nazywały się Księstwa Cieszyńskiego, powieści, osobliwości, lud i jego obyczaje, śpiewy itd. Co istotne i było przejawem swego rodzaju takiego bardziej profesjonalnego podejścia do ludoznawstwa, które ja jako historyk może jest mi dość obce, ale podejrzewam, że dla etnografów jest to bardzo istotne. On podchodził do swoich badań i publikował je w porządku, który był bardzo specyficzny, a mianowicie w porządku ujęcia rocznego, bądź też od narodzin do śmierci. Co no, my historycy często nie myślimy tymi kategoriami, znaczy no, w przypadku biografii tak, ale gdy publikujemy jakieś teksty źródłowe, to niekoniecznie myślimy w ten sposób. A tu jakby ten wątek był bardzo ważny i właśnie on zgromadził także, spisał pastorałkę na Boże Narodzenie, która była śląską szopką składającą się w 9 aktach, którą napisał prostym, lecz autentycznym językiem. Tak to było określane. Podobnie jak jego poprzednicy, gromadził pieśni ludowe i opublikował je także w postaci książki Lutnia dla ludu polskiego. Jeśli chodzi o właśnie tutaj już mam, jeśli chodzi o środowisko katolickie, to zainteresowania ludoznawcze przyszły z pewnym opóźnieniem. Przyszły z pewnym opóźnieniem, bo można powiedzieć, że dopiero w drugiej połowie XIX wieku, w latach 70. ksiądz Ignacy Świeży założył dziedzictwo błogosławionego Jana Sarkandra dla ludu polskiego na Śląsku, które było zainspirowane czeskim niemalże odpowiednikiem dziedzictwa świętego Jana Nepomuckiego, które powstało 40 lat wcześniej, prawie że 40 lat wcześniej. I wprawdzie zainteresowania ludoznawcze wcale nie były statutowymi zainteresowaniami tej organizacji,
ponieważ jej celem było promowanie katolickiej wartości, języka polskiego i kultury polskiej, również cele wydawnicze, ponieważ brakowało wcześniej takiego wydawnictwa, które zajmowałoby się takimi rzeczami. Ale ksiądz Świeży indywidualnie sam bardzo interesował się przeszłością i kolekcjonował różne rzeczy. I w związku z tym w 1896 roku zainicjowano taką ideę, aby gromadzić dawne przedmioty. Bardzo pięknie to było w tej odezwie określone, bo tak jak tutaj pan Studnicki powiedział, że jakby ta wystawa nie jest stricte ludoznawcza, bo inne mieli podejście do tego ludoznawstwa, to tutaj bardzo dobrze widać, o co chodziło. Chodziło o ocalenie od zapomnienia dziedzictwa przodków, ich kultury, ich życia codziennego. To było dla nich bardzo istotne. Więc nawet właśnie te łyżki, które teraz jakby traktowane są też nie tylko pod kryterium historyczności, ale też sztuki rzemieślniczej, czy artyzmu ludowego, tak wówczas raczej chodziło o ich wartość tą historyczną, tą sentymentalną. Wyszywane chustki, inne przedmioty codziennego użytku stanowiły obiekt zainteresowania dziedzictwa błogosławionego Jana Sarkandra, ponieważ prawdopodobnie ksiądz Ignacy Świeży miał ambicje stworzenia muzeum, ponieważ sam był członkiem korespondencyjnym Muzeum Narodowego Polskiego w Rapperswilu. Chciał to jakby przerzucić też tutaj na nasze rodzime podwórko, że tak powiem. Organizacja ta, jakby muzeum planowane przez Ignacego Świeżego nie zdążyło się na tyle rozkręcić do tego, aby dziedzictwo błogosławionego Jana Sarkandra mogło z nim uczynić coś więcej, gdyż na przełomie XIX i XX wieku zawiesiło na pewien okres czasu swoją działalność i by podtrzymać tę ideę, były członek tej organizacji dziedzictwa, ksiądz Józef Lądzin, postanowił, tego nie wiem dokładnie, ale z samych tych pierwszych spotkań relacjonowanych na łamach prasy wynika, że no jakby byli członkowie dziedzictwa, byli dogadani co do tego, że chcą kontynuować opiekę nad tym muzeum i chcą rozwijać to. Chcą dalej gromadzić. Też trzeba powiedzieć, że ksiądz Ignacy Świeży już był starszym człowiekiem, więc być może też nie miał energii, siły na to, zdrowia. Nowo powstała organizacja, będąca być może przedłużeniem tamtej organizacji, jakąś odnogą, czyli Polskie Towarzystwo Ludoznawcze w Cieszynie, właśnie postawiło sobie za cel na pierwszym spotkaniu, że właściwie to jest najważniejszy punkt egzystencji tej organizacji, prowadzenie tego muzeum. Sam Lądzin, tak jak ksiądz Ignacy Świeży, miał również zamiłowania do kolekcjonowania. Jego ojciec, który był nauczycielem, całe życie gromadził różne historyczne przedmioty i religijne pamiątki. I tak, zrobiłam zestawienie, ponieważ myślę, że jest to istotne dla tematu dzisiejszego spotkania, to podział członków PTL na pierwszym zebraniu. Ci członkowie, oni byli wymieniani w prasie i jak zestawi się ich właśnie z informacjami dotyczącymi tego, kto należał do dziedzictwa błogosławionego Jana Sarkandra, a kto był nauczycielem gimnazjum polskiego, to wydaje się, że na tym pierwszym spotkaniu więcej było nauczycieli. Jako że jeden z pierwszych członków był dyrektor szkoły, no to on jakby gromadził wokół siebie pracowników, którym podobała się ta idea. Ale prawda jest taka, że w kolejnych pierwszych spotkaniach, bo było ich znacznie więcej, jakby ilość
byłych członków dziedzictwa była znacznie większa niż nauczycieli. I właśnie dołączył między innymi wieloletni też założyciel dziedzictwa Hilary Filasiewicz, który jest bardzo istotny, ponieważ on był właściwie jednym z głównych wykonawców wystawy ludoznawczej w 1903 roku razem z swoją rodziną oraz też ksiądz Henryk Dziekan, który także bardzo wiele działał w pierwszych latach. Ja myślałam, przygotowując się do tego spotkania, że będę mówić o tych aspektach, które były bardziej amatorskie, bo ludoznawstwo było raczej bardziej amatorskie, ale stwierdziłam, że jeszcze raz sprawdzę cały komitet wystawy. Tu mam całą listę osób, które brały udział i wszystkie zawody, głównie byli to nauczyciele, byli to duchowni, byli to też posłowie, ale także byli to artyści, był to jeden gospodarz i jeden inżynier nawet, ale tylko jedna osoba była z Krakowa. Był to Jerzy Warchałowski. I tak jak tutaj napisałam, był to historyk i krytyk sztuki, który w 1901 roku tworzył Towarzystwo Polskiej Sztuki Stosowanej. Bardzo wpłynął na rozwój sztuki użytkowej, artystycznej, wywodzącej, no takiej bardziej modernistycznej. W tamtym czasie, kiedy działał, to jeszcze była secesja, ale później jakby związał się z takimi artystami jak Zofia Stryjeńska i inni. Dlatego bardzo aktywnie działał w Krakowie. Jego udział w organizacji wystawy był bardzo krytykowany przez Cieszyńską Silezję, to było takie czasopismo niemieckie, które generalnie Polskie Towarzystwo Ludoznawcze bardzo krytykowało. I uważano i przypisywano jakby wystawie, że jest tworzona z zewnątrz przez osoby z Krakowa, z Galicji, że to nie jest nasze, że to jest zakłamane w związku z tym, że to jest nieautentyczne. A prawda jest taka, że był tylko Jerzy Warchałowski i miał on duże zasługi, dlatego że, no ale o czym jeszcze później, razem z Bogdanem Hoffem, synem Bogumiła Hoffa, współpracował i tworzył pewną część tej wystawy. Natomiast chciałam jeszcze chwilkę powiedzieć o powstaniu tej wystawy, bo o tym, jak ona wyglądała, to zbyt wiele mówić nie będę, dlatego że to zostało już też opisane w literaturze i też można trochę poczytać na wystawie, która dzisiaj została otwarta. Więc pierwsze spotkanie, na którym padła propozycja, żeby zaistniała wystawa, miało miejsce 14 marca 1903 roku. No i była to propozycja księdza Antoniego Macoszka, chociaż jak sądzę w kuluarach pewnie wszyscy rozmawiali na ten temat, że skoro mamy te zbiory, to dobrze by było je wystawić. Natomiast z całą pewnością jakby projekt był dużo bardziej ambitny, nie chodziło o wyłącznie wystawienie zbiorów, ale także o wyszukanie różnych innych ciekawych rzeczy i zrobienie wystawy na wzór tych właśnie, które miały miejsce w Czechach, tych narodopisnych wystaw, w których uczestniczyli niewątpliwie członkowie Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, między innymi ksiądz Antoni Macoszek. W związku z czym, jako że tamte inicjatywy czeskie, czy też inne zagraniczne były bardzo ambitne i chodziło o pokazanie szerokiego spektrum takich wartościowych eksponatów, także większoformatowych, że tak powiem, bo no, zbiory Muzeum Śląskiego nie obejmowały ogromnych obiektów, dlatego że nie byłoby ich jak przechowywać. A wystawa wzbogacona była o organy z kościoła we Frytku z XVII wieku, albo inne przedmioty, czy ten właśnie orkiestron, ta szafa grająca, którą uruchamiano przy wejściu na wystawę. Także wystawa dawała możliwości na pozyskanie nowych przedmiotów, które były bardziej imponujące, być może lepiej pokazywały życie codzienne. Można było się zainspirować
tym, jak to wyglądało na tych właśnie czeskich wystawach i na przykład pokusić o jakiś rodzaj rekonstrukcji, takiej na wzór skansenu. No i też dla mnie istotnym elementem jest to, że w komitecie znajdował się Franciszek Popiołek, który był nauczycielem wtedy Gimnazjum Polskiego i on był także w roku, w którym tutaj przystąpił do pracy w Cieszynie, on wcześniej pracował w Jaśle, umówił się z kolegami nauczycielami z Jasła i wyruszyli do Paryża na wystawę światową, co moim zdaniem także miało dla niego przynajmniej, na niego taki ważny wpływ, dlatego że widział jeszcze większą skalę, jeszcze większy rozmach i z całą pewnością widział także te stanowiska polskie na wystawie światowej w Paryżu, jak one były prowadzone, jacy malarze tam się prezentowali i inni twórcy. Więc z całą pewnością te wszystkie elementy wpłynęły na to, że ta wystawa nie była całkiem amatorska, więc były osoby, które miały jakieś pojęcie o sztuce takie większe, takie jak właśnie Jerzy Warchałowski, osoby, które uczestniczyły w podobnych przedsięwzięciach, bo można było poprzestać na tym, żeby po prostu te zbiory wystawić sobie w szkole na jednej sali i tyle. Ale oni jednak widać było, że próbują wyciągnąć z tego ile się da, by ta wystawa była jak najbardziej imponująca i wyjątkowa i także mieli świadomość tego, że to jest pierwsza i jedyna taka. Co istotne, oto też nad tym myślę warto się zastanowić, skąd pozyskiwali, komitet pozyskiwał te obiekty, bo tak jak mówiłam, nie poprzestano jedynie na tym, co znajdowało się w zbiorach Muzeum Śląskiego. Mimo tego, że w prasie pojawiały się odezwy, które promowały to przedsięwzięcie i miały na celu zgromadzenie jak najwięcej, no to no, nie było takiego odzewu, jaki by oczekiwano. Odzew był raczej umiarkowany. Znakomita większość obiektów została pozyskana osobiście poprzez kontakty osobiste właśnie duchownych z komitetu, na przykład właśnie księży, którzy wiedzieli, w jakich parafiach są zabytkowe organy lub też inne obiekty i dogadywali się. Ktoś miał wóz drabiniasty i udostępnił go po to, żeby móc przewieźć te większe obiekty. Aż do końca, no niemalże do dnia wystawy, cały czas zwożono te przedmioty, bo było ich dość dużo i ich transport był utrudniony. No ale tak jak też tutaj pan powiedział na wystawie, większość przedmiotów wykraczała poza tematykę ludoznawczą, bo część z eksponatów, to właściwie większość, to były przedmioty o wartości historycznej, to były pergaminy, XVIII-wieczne akta kupna-sprzedaży, sztuka sakralna. Co ciekawe, był obraz świętego Franciszka Salezego z relikwiami. Były organy kościelne z Nytku, pochodzące z końca XVII wieku. No, historyczne księgi, między innymi, myślę, że bardzo interesujący, Zielnik z 1613 roku. Prawdopodobnie nie przetrwał nawet lat 20. No, co ciekawe właśnie, od 1613 udało mu się przetrwać do 1903, ale już niestety, też będę o tym mówić, o przechowywaniu tych zbiorów, no to był duży problem i wiele niestety cennych, szczególnie tych papierowych, czy organicznych przedmiotów uległo degradacji. Więc tak, był dział cały edukacyjny, były księgi szkolne, historyczne, notatki, przybory z okresu Wiosny Ludów. I tego rodzaju przedmioty użytku codziennego, które niekoniecznie miały wartość etnograficzną, tak bym powiedziała. Więc po wystawie, która okazała się ogromnym, niesamowitym sukcesem, opisywanym bardzo szeroko w prasie, aż po Lwów, Petersburg, to nawet ze Lwowa byli dziennikarze, którzy oglądali tę wystawę, więc bardzo szczegółowo opisywali, jak wyglądała. Zdjęcia właśnie w
w kraju, albo z naokoło świata, ukazały się w prasie zdjęcia z tej wystawy, co też jest rzadkością, bo jakby no, wówczas nie fotografowano tak wystaw. Ale nie tylko te aspekty, że udało się zgromadzić ponad 2000 osób, były sukcesami tej wystawy, ale także to, że udało się zintegrować społeczeństwo, że współpracowała ze sobą i inteligencja, i chłopstwo, przekazując sobie te przedmioty, że jakby stworzona została ich wspólna tożsamość. Oni poczuli związek ze sobą, poczuli, że są wzajemnie ważni dla siebie, że to nie jest tak, że są jedni lepsi od drugich. Jakby ta integracja między grupami społecznymi była bardzo ważnym sukcesem tego przedsięwzięcia. Zaangażowano całe rodziny. Pracowały przy kasie, przy obsłudze, w strojach ludowych dziewczęta, córki Hilarego Filasiewicza. I wszyscy, wydaje się, dość dobrze wywiązali się z powierzonych im obowiązków. No i jak można mniemać, wszyscy byli zadowoleni. W związku z tym, także sama nazwa tej wystawy sugerowała, bo to była pierwsza wystawa ludoznawcza, że powinny być jakieś kolejne. I właściwie nigdy się wcześniej nad tym nie zastanawiałam, ale zaczęłam się nad tym zastanawiać i zastanawiałam się, dlaczego taka wystawa nie powstała. Zastanawiałam się, czy są jakieś przyczyny wewnętrzne ze strony PTL-u i nie umiałam ich znaleźć, ponieważ zauważyłam, że w 1904 roku na walnym zebraniu był odczyt, były deklaracje działalności szerokiej, dużo nowych członków przystąpiło, dużo nowych eksponatów pozyskał PTL, a mimo to jakby no, wystawa nie powstała. I nie wzięłam pod uwagę jednego elementu, tego, że ponownie zaczęło istnieć dziedzictwa błogosławionego Jana Sarkandra dla ludu polskiego na Śląsku, która to organizacja angażowała właściwie bardzo dużo członków z Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Oni zaczęli zajmować się innymi rzeczami, ale także widzieli, jak wiele pracy, pieniędzy ich to kosztowała organizacja, że raczej nie dałoby się zorganizować podobnej wystawy w podobnej skali, równie interesującej, z nowymi eksponatami w kolejnym roku. To było po prostu nierealne, bo praca nad tym oczywiście była spontaniczna, niezorganizowana, w małym stopniu i bardzo szybka, to mimo wszystko jakby no, trudno byłoby to zorganizować w kolejnym roku, a im bardziej członkowie Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego angażowali się w inne inicjatywy, których tutaj w Cieszynie było bardzo dużo, bo to i macierz szkolna i inne, no to tym bardziej Polskie Towarzystwo Ludoznawcze pozostawało bez echa. I między innymi według moich badań, które poczyniłam do mojej pracy, od 1906 do 1908 nie ma żadnych informacji o działalności Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, żadnego walnego zebrania. Właśnie tak myślę, że dlatego, że członkowie postanowili zająć się czymś innym. No i właśnie w tym czasie, między innymi jeden z członków Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Cieszynie, Ernest Farnik, nauczyciel, postanowił stworzyć czasopismo literackie, które wzorowane było bezpośrednio na monachijskim czasopiśmie religijno-artystycznym, które nazywał się Morgen. Więc nazwa jest dość podobna, ale także szata graficzna była bardzo podobna. To czasopismo Morgen istniało od 1903 roku. No i ponoć projekty były różne odnośnie nazwy, ale Jutrzenka, Poranek, Świt były już takie dość wyświechtane, więc zdecydowano się na Zaranie, które miało sugerować również początek nowej ery dla kultury i literatury śląskiej. Początki nie były łatwe. Pierwszy numer Zarania, tak jak tutaj też można zobaczyć, był redagowany wyłącznie przez Ernesta Farnika i spotkał się z ogromną krytyką. Jak pisano, krytycy określali utwory poetyckie, które zostały wybrane do tego numeru, jako z rymami arcyczęstochowskimi. Musiały być, i mówiono, że były raczej miernej wartości, i wszyscy, nawet dotychczasowi przyjaciele Ernesta Farnika, doradzali mu, by
by rozszerzył grono redakcyjne osoby, które się lepiej znają na tej tematyce. Z całym szacunkiem dla niego. On bardzo się obraził na to i odpowiadał na łamach prasy, sypiąc inwektywami w swoich oponentów, mimo że to byli jego dotychczasowi przyjaciele. Na przykład właśnie Franciszek Popiołek spotkał się tak, że no, znaczy sam zasugerował koledze, by może rozszerzył grono redakcyjne. No i najpierw doszło między nimi do sporu, ale finalnie czasopismo przejęło Polskie Towarzystwo Ludoznawcze w Cieszynie i rozszerzyło się grono redakcyjne częściowo o członków właśnie tego towarzystwa. W czasopiśmie tym ukazywały się już później bardzo wartościowe utwory, które zresztą ma ono jakiś rodzaj, jest ono takie kultowe w jakiś sposób, z tego względu, że udało się dzięki niemu ocalić bardzo wiele takich tekstów kultury ludowej i pieśni z zapisem nutowym. Ale też jest to ciekawe źródło do tego, jak wyglądała dalsza działalność Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, gdyż jakby nie rezygnowano z nieustanej zbiórki przedmiotów o wartości ludoznawczej. Kontynuowano to i cały czas regularnie publikowano różne odezwy. Jedna z takich odezw jest bardzo ciekawa, bo odwołuje się do sytuacji historycznej, jaka miała wtedy miejsce. Autor tej odezwy, jeden z członków PTL-u, być może wszyscy wspólnie doszli do wniosku, że trzeba taką informację napisać, pisał, że z żalem obserwuje emigrację górali do Stanów Zjednoczonych, z której powracają oni odziani w wielkomiejską tandetę, jak określono wówczas panującą modę. Ubolewano nad tym, że mężczyźni szczególnie rezygnują ze stroju ludowego, a kobiety narażone są na szczególne niebezpieczeństwo. Tym niebezpieczeństwem jest to, co dzisiaj tak naprawdę określane jest ratowaniem kultury ludowej. Otóż sprzedawanie przez kupców cieszyńskich, którzy są, jak to określono, fałszywymi opiekunami stroju wałaskiego, różne dodatki wzięte ze stroju wielkomiejskiego, które tradycyjne formy stroju zmieniają i czystość i piękność jego niszczą. PTL nawiązywał do pilnowania czystości stroju wałaskiego, bo obecnie jest tak, że wszelkie jakieś korale czy noszenie chust to jest pielęgnowanie tej tradycji, to jest jej utrwalanie. Wtedy uważano, że łączenie jej z strojem miejskim, który nie miał charakteru ludowego, jest pozbawianiem tego stroju czystości i powodowaniem, że wkrótce zostanie zapomniany. Także pisano o tym, że część stroju męskiego, bielskie, białe płaszcze, jakle czy brucleki są coraz rzadziej ubierane. A tu jeszcze właśnie odnośnie tych opinii na temat zarania. Pojawiły się takie opinie, że almanach cieszyński poświęcony tylko muzom, precz polityko, to by było coś dla estetów. No i krzewiło skutecznie zamiłowanie do swojszczyzny, chroniło przed Ślązakowszczyzną renegata Kożdonia, wyławiało młode talenty wśród Ślązaków i chroniło śląski dorobek kulturalny przed inwazją czeską. No a krytyka, ciężko człowiekowi nie tylko żyć samemu, ale także pisać o rzeczy, na której się nie zna. To było przytyk do Ernesta Farnika. Taka co prawda spóźniona refleksja przychodzi mi do głowy, gdy się zabieram do pisania o zaraniu. Wydawca sam powinien dla ułatwienia sobie żmudnego zadania i zmniejszenia odpowiedzialności złożyć komitet redakcyjny z ludzi, którzy się na tym znają. Także Ernest Farnik początkowo spotkał się z ogromną krytyką, ale jednak jego pomysł był bardzo dobry i szczególnie w dwudziestoleciu międzywojennym zaranie śląskie odegrało ogromną rolę. Jeszcze wracając do tych zagrożeń, które czyhały na osoby ubrane w strój tradycyjny, to PTL ubolewał nad tym, że noszenie takiego stroju uważane było za oznakę zacofania i
zwraca uwagę, że dotyczy to nie tylko tych, którzy wywodzą się ze wsi i ubierają się tak tradycyjnie, ale również tych, którzy mieszkają w mieście, również nauczycieli, którzy z szacunku ubierają takie stroje i uważane było za coś staromodnego, coś niewartego zainteresowania. Przykładem pozytywnym dla PTL-u byli mieszkańcy Moraw, którzy ubierali swój odrębny strój narodowy. W każdej niemal miejscowości on się troszeczkę różnił i pielęgnowany był należycie. Ponownie PTL wzywał do tego, żeby zbierać pieśni. Ale tak, najistotniejszym problemem w działalności, ponieważ każdy mógł zostać ludoznawcą w tamtym okresie, każdy kto chciał, ale wiadomo, że interesowało to głównie tych, którzy byli lepiej wykształceni. Problem tego, że miał to charakter dość amatorski, intuicyjny, był stan zbiorów PTL-u. Szczególnie się to ujawniło po śmierci księdza Lądzina, dlatego że on zmarł w 1929 roku i pod koniec życia Lądzin miał bardzo oziębłe stosunki z Franciszkiem Popiołkiem, który był jego następcą. I wydaje się, że gdy zmarł i Franciszek Popiołek został obrany prezesem Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Cieszynie, jakby musiały zaistnieć jakieś frakcje, które wzajemnie walczyły ze sobą i dyskredytowały działalność Franciszka Popiołka. No i postanowiono zająć się znowu z tymi zbiorami, które leżały odłogiem już od dłuższego czasu w seminarium nauczycielskim w Bobrku. I okazało się, że inspekcja, która została powołana przez zarząd towarzystwa, no, znalazła te zbiory w opłakanym stanie. Przytoczę, jak Franciszek Popiołek pisał na łamach Gwiazdki Cieszyńskiej, zeznawał, właściwie usprawiedliwiał się, ponieważ całą winę on został obarczony, że książki były zżarte w znacznej części przez mole i pokryte grzybem. Wilgoć, a także korniki odcisnęły swe piętno na przedmiotach drewnianych. Popiołek opisał jedną z szaf, w której znajdowały się przedmioty ceramiczne. Wymagała ona dodatkowego podtrzymania, aby nie zawalić się wraz z cenną zawartością. Dalej rozwodził się nad kurzem, stęchlizną i wieloletnim brakiem dostępu do zbiorów oraz brakiem inwentaryzacji. Wszystkie te czynniki, a także brak środków na opłacenie kogoś, kto miałby to i posprzątać, i zinwentaryzować, uporządkować, powodowały, że no, nikt się za to nie zabierał, aż do momentu, kiedy Franciszek Popiołek objął funkcję prezesa. Na szczęście zgłosił się na ochotnika nauczyciel tego seminarium nauczycielskiego, Adam Borkowski, który w literaturze ma bardzo złą sławę, w późniejszej literaturze, ale no, dotarłam do takich zeznań, którego jednak wybielają. Także przypisywano mu, szczególnie Ludwik Brożek przypisywał mu właśnie, że to z jego winy całe te zbiory Muzeum Śląskiego, bo tak to się nazywało, Muzeum Śląskie, zostały po prostu zniszczone. Adam Borkowski zgodził się uporządkować razem z jednym z uczniów. Dostali do dyspozycji odkurzacz elektryczny i zabrali się do prac porządkowych. Przy okazji Adam Borkowski spisywał wszystkie te obiekty, które uważał za cenne. Przedmioty czyścił, ustawiał ponownie tam, gdzie były. Efektem czego i efektem wielu innych późniejszych rzeczy, bo to z całą pewnością był problem, było no to już nawet niezbyt wiele czasu upłynęło do stworzenia tego muzeum, do którego przeniesiono te zbiory i w związku z tym były już bezpieczniejsze. Niemniej jednak właśnie prawdopodobnie dziennik ziół z 1613 roku wtedy no, został zniszczony, kiedy no, pod koniec lat 20. XX wieku, kiedy znajdowały się one w Bobrku. Ja myślę, że, bo tutaj jeszcze długo można by było mówić, szczególnie, że już dość długo mówię, przejdę już do sedna.
dlatego że nie chciałam dzisiaj nawet mówić całkowicie o Polskim Towarzystwie Ludoznawczym, o w zarysie jego działalności, ale chciałam mówić o takich wątkach, które były charakterystyczne dla tego, że była to działalność amatorska w większej mierze. I chciałam się skupić na tym, czy faktycznie każdy mógł zostać ludoznawcą. I do połowy XIX wieku nie każdy mógł zostać ludoznawcą. Ludoznawcą zostawały osoby, które miały świadomość wartości kultury materialnej, niematerialnej ludu wiejskiego. Przede wszystkim osoby wykształcone albo po kursach nauczycielskich, albo po studiach. Bo trzeba powiedzieć, że nauczyciele wtedy byli takimi wykształconymi wśród ludu i to też Franciszek Popiołek później o tym pisał, że kiedy przybył do Cieszyna, to żeby przemówić do swoich uczniów, musiał odwoływać się do tego, co jest im znane. A żeby mówić o tym, co jest im znane, sam musiał to poznać. A że nie było żadnych książek na ten temat za bardzo, były one w języku głównie niemieckim, ale o tej kulturze wiejskiej nie było nic. To oni sami musieli to poznawać, sami to gromadzili, zbierali i mogli się do tego odwoływać i ucząc młodzież, co miało ogromną wartość, a ci, którzy jeszcze to rozpowszechniali dalej, publikowali w prasie, to już w ogóle jakby nie tylko, no, mieli ogromne zasługi dla ludoznawstwa. W późniejszym okresie, po Wiośnie Ludów, kiedy jakby wzrosła jakby tożsamość narodowa polska, wtedy zdecydowanie wzrosło zainteresowanie kulturą wiejską, ludem wsi. A na przełomie XIX-XX wieku, kiedy już znacznie więcej osób było wykształconych, wtedy każdy, kogo to zainteresowało, mógł już uczestniczyć, co widać właśnie po spisach członków Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, w których byli i prawnicy, i posłowie, i stolarze, i rzemieślnicy wszelacy. Każdy, dla kogo ten temat był bliski. A i ostatnia rzecz jeszcze. Jakie były wady tego, że każdy mógł zostać ludoznawcą? No, jakby ludoznawcy nie mieli świadomości tego, z czym mają do czynienia tak naprawdę. Nie mieli warsztatu, metodologii do opracowywania czy zbierania we właściwy sposób tego dziedzictwa niematerialnego, to znaczy często spisywali pieśni, ale bez zapisu nutowego, to nie mają one dla nas aż takiej wartości, jaką miałyby dla nas, gdybyśmy mieli także nuty i wiedzieli, jak ta melodia szła. Albo na przykład nie mieli wartości, nie mieli pojęcia, jaką wartość artystyczną ma dany obraz, który wisi w jakimś kościele, w związku z czym byli bardzo intuicyjni w tym, co robią i no, dzięki nim wiele z tych obiektów przetrwało, ale jednak lepszy by był pożytek z ich pracy, gdyby była ona bardziej usystematyzowana, gdyby mieli więcej wiedzy, ale no, ciężko tego wymagać w tamtych czasach. A zalety? Ludoznawcy byli nieskrępowani żadnymi odgórnymi zasadami. Mieli wiele energii do działania, pasji, odczuwali osobisty związek z tymi obiektami, które pozyskiwali. Ich działalność wpływała na zacieranie dystansu społecznego. Do aktywności ludoznawczej dodawali oni swoją własną wiedzę praktyczną, czyli jak organizowali wystawę ludoznawczą, ktoś miał wóz drabiniasty, to była wartość, którą dodał do promowania ludoznawstwa. Ktoś miał więcej pieniędzy, na przykład było wiele działaczy PTL-u, którzy mieszkali w Warszawie albo gdzieś za granicą, którzy po prostu finansowali to i to także był ich pożytek dla rozwoju ludoznawstwa. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Ja bardzo chciałem podziękować tutaj serdecznie pani Hani Budnickiej, czyli szanownej prelegerce, za przedstawienie tematyki. Jestem troszkę w niezręcznej sytuacji, ponieważ za miesiąc ja też będę miał w ramach Krzecznikowskich spotkań podobną tematykę do przedstawienia, ale i teraz wiedzę, że mi zostaje do powiedzenia czegoś. Znaczy, no, jakby to będę musiał poszukać, bardziej się postarać, żeby coś dodać jeszcze więcej, mówiąc w tym sobie. Za to dziękuję. Bardzo dziękuję jeszcze raz za wygłoszenie referatu. Państwo za to, że przybyliście i na wernisaż, i wysłuchać naszej szanownej prelegentki.
Bardzo proszę przekazywać informacje koleżankom, kolegom, krewnym o tym, że ta wystawa jest. Niech przychodzą, jest do 7 stycznia. To chyba tyle. Życzę Państwu udanego wieczoru. Proszę się poczęstować jeszcze cukierkami na odejście. To chyba tyle. Dziękuję bardzo.